Witam serdecznie na moim kanale. Wszystkie strzelce na czytaniu karty na dzień dobry od poniedziałku 7 marca do niedzieli 13 marca. Pasuję dla Was karty. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, sobota, niedziela. Strzelec. Strzelec. Praca. Miłość, strzelec, praca, miłość, środa, strzelec, praca, miłość, strzelec, praca, miłość, piątek, strzelec, praca, miłość, sobota, strzelec, praca, miłość, niedziela, strzelec, praca, miłość, z przełożenia, możliwości wyboru i sprzyjające Wam znaki to ryby oraz bliźnięta. Karta, co jest przed Wami ukryte oraz rada i osoby z Waszego otoczenia. Dobrze. Ok. Dobrze, drogie strzelce, Wy tutaj macie na ten poniedziałek kartę. Poniedziałek, ta karta mówi tak, że niektóre strzelce mogą po prostu widzieć i stawiać tylko przed sobą samych siebie. Także Wy nie zwracacie tutaj uwagi za bardzo na innych, na ich uczucia, emocje. Bardziej stawiacie tutaj siebie na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o pracę, no to w pracy tutaj pojawia się karta diabła. Są to informacje takie, że możecie tutaj napotkać osobę, która może Wam tutaj zaszkodzić przede wszystkim, ale też może symbolizować Wasze tutaj zablokowanie się w podążaniu swoją ścieżką, czyli też brak rozwoju kariery. To jest karta dnia, więc to jest sytuacja tylko na dzień jeden, także może być to po prostu w następnym dniu, a też widzę, że będzie po prostu lepsza sytuacja. Także jest to tutaj karta na pracę niezbyt pozytywna. Uważajcie też, z kim Wy się tutaj zadajecie, moi drodzy, w ten poniedziałek. Jeżeli chodzi o miłość, no to tutaj w miłości macie jakieś nowe początki, nowe sytuacje. Coś tutaj się zadziewa, gdzie Wy będziecie z tego też zadowoleni. To jest bardzo pozytywna karta, pozytywne emocje odnośnie Was i Waszych partnerów. Jeżeli chodzi o singli, single mają tutaj możliwość również nowych przygód i też mogą te przygody być związane z trygonem wodnym. Jeżeli chodzi o Wasze samopoczucie w wtorek, no to we wtorek Wy tutaj coś Wam się załamuje, jakiś taki grunt, można powiedzieć, pod nogami. Coś tu się zadziewa we wtorek, co da Wam po prostu, zmieni Wasze całkowicie myślenie, moi drodzy. Tutaj się coś stanie, co na początku też może być dla Was, chociaż dalsze karty też nie są zbytnio pozytywne, ale tutaj wychodzi na to, że Wy moglibyście tutaj coś stracić, moi drodzy. Takie poczucie straty mieć i nie macie na to wpływu. Jeżeli chodzi o pracę, no to w pracy tutaj macie możliwość, Wy macie w pracy tutaj osiągnięcie takiego pewnego momentu, gdzie Wy czujecie się pewni na swoim gruncie. To, co robicie, Wasze rzeczy, po prostu zadania są opanowane i tutaj nie macie żadnych wątpliwości co do wykonywania Waszej pracy, moi drodzy. Jeżeli chodzi o miłość, no to w miłości tutaj Wy podążacie Waszą drogą po prostu obraną do Waszego celu, z Waszym partnerem, idziecie razem, podążacie tą taką podobną właśnie utartą ścieżką. Jeżeli chodzi o singli, single tutaj mogą po prostu zacząć też działać po prostu właśnie w tej kwestii, w tym temacie, aby poznać właśnie kogoś, czyli możecie mieć ochotę wyjść po prostu na zewnątrz do ludzi, gdzie będziecie mieli taką możliwość. W środę tutaj strzelce czują się zranione.
coś tutaj się zadziewa, że po prostu ktoś, jakaś grupa ludzi mogła was po prostu zranić, moi drodzy. Coś tutaj się wydarzyło, może jakieś słowa padły i tutaj wy jesteście tacy trochę, można powiedzieć, poszkodowani. Tylko te osoby, które wyrządziły wam tę szkodę, tę krzywdę, one tutaj czują się też właśnie winne tego, co się zadziało. Jeżeli też tutaj to wy kogoś zraniliście w jakiś sposób, no to wy czujecie się tutaj winne, moi drodzy, i to też wam leży tutaj na sumieniu. Jeżeli chodzi o pracę, no to w pracy tutaj albo wy będziecie mogli komuś pomóc i okazać wsparcie, lub wam, jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, no to tutaj będzie ktoś, kto tutaj będzie wam mógł pomóc, moi drodzy. Jeżeli chodzi o związki, no to jest to karta spełnienia. Bardzo fajna komunikacja z partnerem, jasna komunikacja, otwarta komunikacja, no i wszystko idzie tak, jakbyście chcieli. Jeżeli chodzi o singli, single mają tutaj możliwość albo spędzenia czasu same ze sobą, po prostu w bardzo fajny sposób tutaj, albo macie okazję spędzić czas z osobą, która będzie dla was bardzo wartościowa. Także są dwie możliwości. W czwartek tutaj strzelcy czują już się dobrze, czują się nawet bardzo dobrze. Jest to karta gwiazdy mówiąca o tym, że tutaj czujecie się szczęśliwi, zadowoleni, już nie myślicie o żadnych problemach. Ten dzień jest taki, w którym wy tutaj będziecie się czuli bardzo dobrze i psychicznie, i fizycznie. Aczkolwiek w pracy może się okazać, że tutaj może się okazać, że niektóre osoby będą miały problem. Ten problem może być związany tutaj też u niektórych osób z alkoholem. No mam nadzieję tylko, że ktoś nie pije w pracy, ale też może być związany po prostu, że osoba w waszym otoczeniu może mieć duży problem i wy to będziecie mogli zauważać, moi drodzy, albo to wy jesteście tą osobą, która ma duży problem i to też będą ludzie mogli zauważać. Także konflikt tutaj nie między wami a pracownikami, tylko to jest jakiś konflikt, gdzie ktoś ma bardziej ze swoich prywatnych rzeczy, aczkolwiek to wychodzi na światło dzienne. Jeżeli chodzi o związki, no to w związkach tutaj się fajnie prezentujecie, drogie strzelce, z waszym partnerem. Tutaj są to rozmowy ciekawe, mówiące też o przyszłości rozmowy i są to właśnie takie wspólne, takie planowanie przyszłości, jednej przyszłości. Jeżeli chodzi o singli, tutaj single mają okazję poznać kogoś też z trygonu właśnie ognia i ta osoba może być dla was trafem. Jak to się mówi? Celem w dziesiątkę, tak? Czy jak to się mówi? Po prostu czy trafem w dziesiątkę? No, to będzie dla was osoba idealna. Strzelce dalej na piątek. Tutaj powraca do was przeszłość. Myślicie znowu o przeszłości, o sytuacjach, które miały miejsce i były dla was bolesne. Ale jak to się mówi, przeszłość boli czasami, ale to zależy wszystko, jakie z tego też wyciągamy wnioski, moi drodzy. W piątek na pracę. Tutaj będziecie bardziej zwracać uwagę na to też przede wszystkim. Przepraszam. Będziecie zwracać uwagę bardziej na samych siebie tutaj i czy na przykład wy się nie przemęczacie. Jeżeli robicie pracę za ciężką, no to tutaj na pewno zwolnicie tempo po prostu, bo będziecie zwracać uwagę na siebie. No. W związkach tutaj jest to karta świata, no i ta karta tutaj mówi o waszych planach, o wspólnej przyszłości, o rozmowy właśnie takie dotyczące zmian na takich długo, na takich no długomiarowy po prostu okres czasu. Single mają możliwość tutaj poznania osoby z zagranicy, nawet mogłyby no, spotkać się czy pisać z osobą, która jest po prostu w innym kraju, może być nawet obcokrajowcem. Jeżeli chodzi o sobotę tutaj, strzelce mają kartę, która mówi o wstrzymaniu, o sytuacjach, które nie ruszają się do przodu, to jest karta wisielca, no i też w tych takich nastrojach, w tych sytuacjach, co jesteście, no to będziecie też tkwić, moi drodzy. Na pracę, w pracy tutaj zyskacie coś, jeżeli będziecie wykonywać jakieś prace czy obowiązki, no to tutaj coś pozytywnego wam wpadnie do waszej kieszonki z doświadczeniem.
W związkach jest to atmosfera z waszym partnerem fajna, pozytywna, miła, ciepła atmosfera, bardzo fajne spędzanie razem czasu. A single mogą tutaj poznać osobę, z którą będą mogły spędzić po prostu resztę życia albo nawet zdecydować się na pewne kroki. W niedziela mówi o takiej potrzebie spędzania czasu ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną, aczkolwiek wy troszeczkę tutaj też moglibyście się chcieć bardziej też izolować od tego. Na pracę tutaj jest karta mówiąca o spełnieniu i o takich dobrach, które wam przyniesie tutaj wykonywanie waszej pracy. Także tutaj będziecie mogli być dobrze wynagrodzeni w ten dzień, a dla niektórych osób, które nie pracują, mógłby być to dzień po prostu taki, który mówi o tym, że wy będziecie bardzo dbać o siebie, odpoczywać, no i też nie będziecie robić nic. Także tu będzie też taką nagrodą dla was odpoczynek. W związkach zwróćcie uwagę na pewne kwestie, czy wy wszystko mówicie też waszemu partnerowi. Jeżeli coś ukrywacie, no to wasz partner tutaj może się pewnych rzeczy tutaj domyśleć, że coś ukrywacie i będzie próbował być może dowiedzieć się, o co chodzi. Jeżeli chodzi o single tutaj, żeby uważały, że jeżeli macie już jakąś osobę, z którą jesteście bardzo zainteresowani, no to jest radą też, abyście wy tutaj po prostu kontaktowali się po prostu z tą osobą, a nie z wieloma naraz. Jeżeli chodzi o osoby z waszego otoczenia, no to są to osoby, które tutaj będą takie tematy bardziej obszerne między wami. Bardziej są ludzie zainteresowani rozmowami też na temat świata i też w głowach po prostu ludzie są tak po prostu zamyśleni też tą sytuacją. To jest też prawdopodobnie związane z tą sytuacją tej wojny, że tutaj ludzie zastanawiają się o po prostu to, co będzie dalej z tutaj naszym światem, z naszą ziemią. Jeżeli chodzi o to, co jest dla was radą, co jest przed wami ukryte, przepraszam, ukryte przed wami jest, że wy macie tempo, wy idziecie tempem dosyć szybkim, aczkolwiek wy może sobie z tego nie zdajecie sprawy, ale tempo wasze jest naprawdę tutaj bardzo szybkie. Wykonywania działań, podejmowania decyzji. Także tutaj zasuwacie, moi drodzy, nie jest źle. Jeżeli chodzi o radę dla was, radą dla was jest, aby tutaj zwrócić uwagę na, to jest dla mężczyzn, na swoje kobiety, a dla kobiet jest informacją, żeby zwrócić uwagę na swoich mężczyzn. Jeżeli jesteście singlami, no to jest radą, żebyście zwrócili uwagę na osoby z waszej rodziny przeciwnej płci, moi drodzy. To jest osoba, która jest dla was bardzo, bardzo ważna. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie. Zapraszam do polubienia, jeżeli wam się podobało, do zasubskrybowania mojego kanału, no to będziecie też widzieli na bieżąco nowe filmiki od razu, będzie wam łatwiej po prostu znaleźć. No i jeżeli też nie widzieliście jeszcze, to zapraszam do obejrzenia horoskopu na miesiąc marzec, jest już na moim kanale. No i życzę wam miłego dnia i miłego tygodnia. Pozdrawiam, cześć!